Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych, którego prokurator publiczny uznał za pokrzywdzonego. Mówiłeś, że do pani kurator się zgłaszają twoi hejterzy. No oni się tym chwalą. No. Z tego, co przynajmniej ja wywnioskowałem z rozmowy z kuratorem sądowym, to on tutaj nie zamierza w żaden sposób patyczkować się z Chojeckim. Ich cel jest, żeby tak zmanipulować tę sprawę, że Skansen mi odmówił wykonywania pracy, żeby to wyszło, że to ja coś złego zrobiłem, uchylam się, nie stawiam się i żeby mnie wsadzić do więzienia. Także no taki jest... Że uchylasz się od pracy społecznej. Tak. W pewnym momencie pan kurator straci cierpliwość, stwierdzi, że to jest delikwent niereformowalny i po prostu napisze do sądu wniosek o zamianę kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności. Tak. Czyli no, stanie się coś, czego, no, o czym my nawet nie mogliśmy pomarzyć. Sąd to jest to czarne duże tam przed tobą, z prawej strony, mniejsze niż ZUS to. To jest twoja druga wizyta u pani kurator. Jaka to jest osoba? Jeśli ta pani ma wrażliwe sumienie i jakieś tam doświadczenie życiowe, no to już po tym, co robią hejterzy teraz, powinna wiedzieć, z kim ma do czynienia i że ten proces to nie jest żadna tam sprawiedliwość, tylko no, taka ustawka polityczna. Będziemy już kończyć, bo przenosimy się do sądu, bo tam trwają mowy końcowe w procesie pastora Pawła Chojeckiego. W pierwszej instancji pastor został skazany na 8 miesięcy prac społecznych. Nakazano mu także zapłacenie ponad 20 tysięcy złotych kosztów postępowania. Prokuratura oskarżyła go między innymi o obrazę uczuć religijnych katolików. Teraz udzielimy głosu oskarżonego. Proszę bardzo, pan Paweł Chojecki. Wysoki sądzie, raczej milczałem na sali sądowej przez większość czasu tego procesu. Sam fakt, że prokuratura Rzeczpospolitej, pastora o nieposzlakowanej opinii włóczy po sądach, jest ogromną zniewagą dla mnie, dla mojego kościoła i dla wszystkich protestantów w Polsce. Mowa końcowa była mocna. Byłem dumny z taty. Widziałem, że w ogóle się nie boi, mówi bardzo z taką dużą i pewnością, odwagą. Mówił tak, bez miętoszenia czapki, bez bycia uniżonym, bez przepraszania, że żyje. Ja pamiętam, że mi tak serce biło wtedy, jak to oglądałam. Ja nie poszedłem do żadnego innego kościoła. Nie poszedłem niszczyć jakichś przedmiotów czci czy cokolwiek innego. Nie przerywałem nikomu jego czynności religijnych. Mówiłem to, do czego jestem zobowiązany Słowem Bożym w swoim kościele protestanckim i w protestanckiej telewizji. I Konstytucja Rzeczpospolitej gwarantuje mi wolność słowa. Dlatego chcę, żeby Wysoki Sąd wiedział, że w tej sprawie nie ci ludzie są pokrzywdzeni. To mój Kościół jest pokrzywdzony, to mój Kościół jest zaszczuwany przez nich. A mimo wszystko, to ja siedzę jako kryminalista. Proszę troszeczkę ciszej. Na ławie oskarżonych. Poszła na zwolnienie lekarskie. Witam.
Ja nazywam się Paweł Krycki, dostałem wezwanie do pani kurator Milaniu. Ja jestem skazany za krytykę Kościoła i PiS-u na roboty przymusowe. Ciekawy zbieg okoliczności. Dzień po wyborach. Czyli jednak się wszyscy boją. Zobaczcie, jak to działa. To są jaja se robią. No coś, kto tu nie zna. Ma zwolnienie. Pierwszy dzień po wyborach do pierwszy dzień nowego Sejmu. O, to nasze. Siadamy. Ja byłam wtedy na sali rozpraw i miałam w pewnym momencie wrażenie, że Paweł unosi się nad tą całą sytuacją, nad ziemią. Mówił to z głębi serca, wyraził cały ból człowieka, który poświęcił całe życie dla głoszenia Ewangelii, do przyprowadzenia ludzi do Chrystusa, a w ogóle jest niezrozumiany. Proszę zrozumieć, Wysoki Sądzie, moje emocje. Jedynym moim przestępstwem w życiu to jest parę mandatów. Mam nieposzlakowaną opinię, która jest konieczna do wykonywania mojego zawodu tak jak Wysokiego Sądu. To, co się tu dzieje, to jest zaprzeczenie sprawiedliwości, bo to oni szczuli na mnie. Szczuli nawet na mojego wnuka, nazywając go synem Belzebuba. Ci, którzy tu siedzą, grozili mi śmiercią. Moje córki grożono im publicznie, oblaniem kwasem. Także mówienie, że kogoś z tych ludzi uraziłem, to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości. Pokrzywdzeni, proszę sądu, to ja bym ich nazwał hejterami, a nie pokrzywdzonymi. To pokrzywdzenie uczuć religijnych Bieganowskiego. Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. Przecież ten człowiek to napisał. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych, bogobojny, pokrzywdzony, którego prokurator publiczny uznał za pokrzywdzonego. Drugi pokrzywdzony, pan Wysok. Taka osoba, pan Wysok, w internecie napisała, że Chojecki to się na cegłę powinien załapać, albo że się może załapać na cegłę. Drugi wrażliwy człowiek w zakresie uczuć religii. Sądzę, wnoszę o nieuwzględnienie apelacji obrońców oskarżonych. Pod pretekstem wolności słowa nie można tłumaczyć zachowań, które naruszają prawa osób pokrzywdzonych. Bóg na pełna pychę postawy oskarżonego powinna znaleźć odzwierciedlenie w adekwatnym wyroku, a skoro wyrok sądu pierwszej instancji związany z presami społecznymi nie wywołał u oskarżonego jakichkolwiek refleksji nad swoim nienawistnym zachowaniem, zmusić go do tego powinna realna groźba umieszczenia w zakładzie karnym, a więc wyrok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby. Dostarczyłem Wysokiemu Sądowi list mordercy z więzienia. Nic do niego nie przemówiło. Czytał książki, słuchał różnych kazań, był duszpasterz w sądzie, ale włączył sobie telewizję Idź pod prąd i pastora Chojeckiego. I to zmieniło jego życie. Ma Wysoki Sąd, to warta. Ja do takich ludzi mówię. I że powiedziałem pierd? Że powiedziałem zjawa? Że powiedziałem gnój, cytując apostoła Pawła? To jest moje przestępstwo? Żaden uczciwy człowiek na to się nie zgodzi. Jezus powiedział, nie umiecie rozsądzić? Rozsądźcie po owocach. Proszę zobaczyć, co się dzieje przed sądem. Czy to są przestępcy, nienawistnicy, ludzie, którzy kogoś atakują? To jest owoc mojej służby dla Jezusa, z powodu którego tu siedzę. Dziękuję. Trudno mi pod cokolwiek powiedzieć, na pewno takie duże wzruszenie i jak słucham tej mowy mojego taty, to tak sobie tym bardziej sobie uświadamiam,
jak ogromne zło zostało wyrządzone i z jednej strony to jest taki żal i taka wściekłość na to, co zrobił sąd i co zrobiła prokuratura, a z drugiej strony też w środku taka duma. Nasuwa mi się taki cytat chyba ze świata anglosaskiego, że kto się boi Boga, nie będzie się bał ludzi. I to mi się z tą mową bardzo kojarzy. Łączymy się. Mamy informację z Czarkiem Kłosowiczem. Tak, właśnie wyszli z sądu, widzicie, ze mną pastor Paweł Chojecki. Sąd odroczył wydanie wyroku do 5 czerwca, do 13, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, że pastor Paweł Chojecki ma wyjazd zagraniczny. Stwierdził sąd, że nie ma możliwości innego terminu. Zaraz posłuchamy, co nam powie Paweł.